Komentarz dziennika gazety prawnej. Stocznia Gdańska ma w tej chwili dwóch udziałowców: 75% należy do ukraińskiego koncernu ISD, a 25% do Państwowej Agencji Rozwoju Przemysłu. Zakład jest w bardzo trudnej sytuacji. Pracownicy już od kilku miesięcy dostają wypłaty w ratach, niespłaceni są niektórzy kontrahenci. No i teraz zarówno załoga, jak też ukraiński właściciel liczą, że w ratowanie stoczni zaangażuje się Skarb Państwa. Agencja Rozwoju Przemysłu, czyli ten współdziałowiec mniejszościowy, ma doświadczenie w takich operacjach, bo ostatnio na przykład pompowała pieniądze w tak strategiczne spółki jak Polimex Mostostal i linie lotnicze LOT. Stocznia Gdańska może być jednak jednym z najtrudniejszych zadań dla dla ARPu. Po pierwsze, dlatego, że układanka tutaj jest bardzo skomplikowana, bo ARP jest też właścicielem albo większościowym właścicielem kilku innych stoczni, a poza tym Stocznia Gdańska to przecież kolebka Solidarności, więc gdyby doszło do upadłości tego zakładu, to reperkusje polityczne byłyby trudne do oszacowania.